A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 26 do 29 wersetu. Niewierny Tomasz, jak często się go przezywa, odrzucił świadectwo współuczniów słowami: a jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Być może on chciał uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, ale nie mógł pokonać swoich wątpliwości. Jezus Chrystus, Pan, jest dobrotliwym Panem i Zbawicielem. Tydzień później przychodzi on ponownie do uczniów. Tym razem Tomasz nie przepuścił okazji, by tam być. W swoim pozdrowieniu Syn Boży ponownie ukazuje siebie jako przynoszącego pokój. Bez żadnego wstępu odnosi się on do słów Tomasza, które usłyszał. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Hebrajczyków, 4 rozdział, 13 werset. Tomasz jest pod wrażeniem. Jego wątpliwości rozwiewają się jak mgła w słońcu. Najwyraźniej jeszcze nigdy nie dostrzegał majestatu Jezusa tak wyraźnie jak w tej chwili. Dlatego mówi: Pan mój i Bóg mój. W ten sposób niejako oddaje Panu cześć i uznaje to, w co wielu ludzi wątpi, że Jezus ma najwyższą władzę i jest Bogiem we własnej osobie. Osobiste szczęście człowieka tkwi w słowie mój. Mój. I tego życzymy każdemu, aby powiedział do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam.